Witam serdecznie wszystkich moich przyjaciół, wszystkich fanów moich filmów, które nakręcam, i moich fanpage'y, i mojej twórczości. Witam Was serdecznie jeszcze raz. A witam Was skąd? Witam Was z parku w Warszawie, z parku imienia Skaryszewskiego. I jestem, wiecie co, w takiej jakby osuszonym stawiku, i tu mnie zainspirowały ciekawe właśnie miejsca. Skałki takie fajne, wodospadzik osuszony, no i drzewa. I pokażę Wam, jak fajnie na przykład tu już widzimy, nie? To drzewo takie przewrócone. O, tak jakby rosło, jakby się położył dosłownie. I tutaj sobie to nagrywamy. Zobaczcie, jakie fajne miejsce. Troszeczkę pokażę, jak to ładnie wygląda z perspektywy miejsca, w którym byłaby woda, prawda? Ale na zimę tę wodę spuszczono i jest tak, jak jest tutaj. Bardzo dużo ludzi spaceruje w tym parku. My jesteśmy w sumie na początku parku. I tak to właśnie wygląda. Są tutaj różni właśnie spacerowicze. Trochę przybliżymy. O, o, właśnie. Tak. Parki warszawskie mnie bardzo inspirują, a zwłaszcza wtedy, kiedy znajdę takie właśnie dzikie miejsce ustronne. Troszeczkę się przesunę. No i teraz tutaj, w tym miejscu, powiem Wam kilka słów o tym, co się wydarzy jutro. Otóż jutro będę na planie filmowym. To jest poniedziałek, 18 lutego, o godzinie 10:50 rozpoczynamy nagrywanie filmu, w którym też odegram swoją rolę, filmu pod tytułem Gliniarze. To jest seria, jak wiecie, wielu z Was lubi to oglądać. I powiem Wam, tu jest nieważne, co kto będzie grał. Ja na przykład w tym filmie będę grał rolę bezdomnego. I tam widzicie, u góry jest taka jaskinia, przybliżę ją. I chyba poleżę sobie w tej jaskini ze 3 godziny, żeby przyzwyczaić się do tej bezdomności. No ale tak. Cóż, mam już scenariusz, który wałkuję od kilku dni. Mam tam trochę kwestii do powiedzenia, różnych sytuacji, akcji, tam będzie się trochę działo. I odegram jakąś swoją rolę. A tu już nieważne, najważniejsze, żeby kręcić role różnorodne, żeby się z tym planem filmowym tak troszeczkę obyć, otrzaskać. I właśnie ta rola, moja rola bezdomnego, gdzie tytuł tego filmu będzie Bezdomna miłość, to też takie romantyczne. Fajnie, to będzie fajne doświadczenie, jak zagrać takiego człowieka. A życie wiodłem różne. Myślę, że nie będzie mi to takie obce, żeby zagrać kogoś, kto jest gdzieś na jakimś tam dnie, czy po prostu jest mu trudno, ciężko, jakiś obity, przepity. No myślę, że dam sobie z tym radę. Będą tam spadały słowa ostre też, często i wulgarne. To jak to wiecie, jak to jest w życiu, gdzie dzieje się coś złego, gdzie wkracza policja. No sam tytuł mówi za siebie, Gliniarze, no to czyli będzie się trochę działo, prawda? O, ja tutaj jeszcze troszkę ponagrywam. Jeszcze tutaj troszkę przejadę, o tak. Także jestem bardzo dumny z tego, że wpadają kolejne role. I otrzaskanie się z filmem na planie, i to dzięki temu, że jestem w Warszawie, bo gdybym mieszkał dalej w swoim mieście, prawdopodobnie nawet bym nie przyjechał chyba na casting wtedy, kiedy mogłem paść i tak dobrze wypadłem na tym castingu. Pewnie nie skorzystałbym z tego. Ale będąc akurat w Warszawie, czyli pisałem do nich z Grudziądza, a odpowiedź dostałem, kiedy już się przeprowadziłem do Warszawy. I to mnie jakoś tak zmobilizowało i zmotywowało do tego, że a, jestem blisko, więc skoczę do nich. A co mi tam szkodzi? Zobaczę nowych ludzi, zobaczę ten świat filmu, studio, zobaczę reżyserów, może jakiegoś aktora. W sumie pojechałem tylko po to. A okazało się, że po tym castingu byli zachwyceni. Więc i na dzień dzisiejszy ja również jestem zadowolony, bo już poznaję ciekawych ludzi. Zacznę sobie robić z nimi jakieś zdjęcia, będę brał autografy,
Będę sobie brał zdjęcia z planu, jakieś fajne dla siebie też, ciekawe. I na pewno będzie ok. Będzie coś nowego, co będę mógł wam na Facebooku. Może coś się uda nagrać z kamerki swoje, jak pozwolą, z planu filmowego. Także będzie super. Tak. To miejsce jest przeurocze. Tu jeszcze zobaczymy. O, właśnie, super. I to jest w Warszawie, w parku Skaryszewskiego. Naprawdę zapraszam do odwiedzenia tego miejsca, jak ktoś mieszka w pobliżu, czy nawet z drugiego końca Warszawy, a już nie mówię o Warszawie, o ludziach przyjezdnych. O tak zwanych słoikach, tak? Wszyscy, którzy jesteśmy poza Warszawy, no to jak w tym filmie, może serialu, słoiki, może ja tam też zagram, może i tam rolę dostanę. No, podejdę bliżej tego drzewa. Zobaczcie, jak ładnie ono wygląda. Tak, teraz pójdę tam. Wejdę na to drzewo. I z tego drzewa troszeczkę zagramy. Znaczy, rzucimy jakby obraz na drugą stronę. O, tu stoją też ludzie. Widzę, że można wejść. Patrzcie, idziemy, żeby nie spaść. No, trzeba zachować trochę równowagi. Oj, ślisko. Ale mam dobrą przyczepę, tak? Na razie nie spadam. Jestem. Łukaszek, a ty chcesz? Jestem. Super, no coś pięknego. Zobaczcie, jaka liść, jaka natura. I jeszcze tu. O, jak pięknie. Kocham taką naturę. Przejdziemy troszkę dalej. Tu uchwycę się, patrzcie. Tu się uchwyciłem. I idę dalej. Zobaczymy, dokąd uda mi się dojść. O, tu moje. To, że jestem na drzewie, to nawet buta sobie nagram. Teraz tutaj, o, fajnie. Przestrzelimy przez to drzewo, widoczek. I zobaczymy stąd. Jaka piękna dzicz. Jak cudownie. I od razu przypomina mi się moja kochana wieś. Niedaleko Biskupca Pomorskiego. Iławy. Za Łasinem. Po jeziorze Brodnickie, Iławskie. W stronę Olsztyna. Tam znajdowałem cudowne miejsca, przepiękne miejsca. Dlatego się tutaj zatrzymałem, bo coś mi to przypomniało z moich uroczych, dawnych miejsc, gdzie się wychowałem. I tutaj jest taki wodospadzik, jak widzicie, u góry jest taka jaskinia. I tutaj zapewne w czasie pory już tak wiosennej, kiedy jestem stawik wypełniony, to zapewne stamtąd spływa woda do tego stawiku. Idziemy jeszcze dalej. Już mam kolejną gałąź, chwytam się, tak. Idziemy. Przedzielamy się. Tak. Przedaliśmy. A może udało się tam zejść dalej. No zobaczymy. W każdym razie jest tutaj cudownie. Jesteśmy na fajnym miejscu. Może uda mi się tędy zejść. Będę tak kroczył, że może uda się przejść. Tam mam kamerzystę też, wiecie. To zaraz i mnie nakręci. Pójdę na ten do góry. O, właśnie. Przesuwię. Idę przez te konary cały czas. Przedzielam się przez to drzewo. Widzę, że tam jest taki stopień, żeby zejść na dół. Ale chciałbym zachować stabilność kamery. Więc nie chciałbym tu niczego zniekształcić. Chcę wam pokazać, jak to pięknie wygląda. Więc schodząc, chciałbym też może poproszę za chwilę kamerzystę, który tutaj ze mną jest, żeby mi udzielił wsparcia podczas kręcenia tego filmu.
Tak to jest, wejść no, w ciuchach czystych, butach. Nic nie jestem, w ogóle nie jestem przygotowany na jakiś survival. Tak, tak, tu patrzę, obserwuję, jak to wyjść stąd. Zaraz zobaczymy, może się uda. Na razie przyblokowałem się. Jak już dojdę do tego miejsca, to będzie mi łatwiej. Czy kamerzysta podejdzie? Podejdzie kamerzysta? Kamerzysta zaraz podejdzie, bo utknąłem. Zobaczcie, tu utknąłem. Zaraz podam kamerę, bo utknąłem. Odwrócę ją w swoim kierunku. Tak. Ale tu jeszcze na troszeczkę czeka, żebym ja mógł sięgnąć i podać, bo kamerzysta jest bardzo nisko. Proszę równo trzymać. Tak. A ja już czuję się wszędzie. Co, wygląda jak mały orangutan na drzewie. Kto by pomyślał, że jeszcze dziś przed popołudniu obiedzie na gałęzi zapis. Jest ok. Czyli wszedłem jakby tamtędy, wszedłem tędy. Dobrze. Teraz mam pokażę tym tutaj. Tak, przejdzie się. Będzie tam na górę. Jak można, to można mi na tym szczerze wyjdzie. Troszkę tam mogę dokonać korekty zbliżenia, prawda? Przednia zabawa. Przypominam sobie wszelkie zabawy na podwórkach, w zieleni, gdzieś tam poza domem. Normalnie super. Więc każdego też zapraszam, każdego proponuję, żeby wyjść z tego domu, żeby opuścić mieszkanie. Chociaż raz dziennie, chociaż raz w tygodniu wychodźcie. Bo ja staram się codziennie wychodzić. I właśnie jak znajdujecie takie miejsca, tak jak tu, poczujcie się jak małe dzieci. Odnajdujcie wewnątrz, w serduchu, to swoje wewnętrzne dziecko. Wtedy nie zwracajcie uwagi na otoczenie, co o was myślą, że widzieliście, ja byłem u góry, gdzieś są ludzie dookoła, a ja sobie tam żartuję, robię jakieś głupoty,
czuję się na luzie, jestem sobą, nie będę się spinał wśród ludzi, bo tego nie ma sensu, bo z reguły tak jest, bo mówimy sobie, bo nie robimy czegoś, bo nie wypada, nie? A w sumie wszystko wypada, bo nie krzywdzimy tu nikogo, po prostu bawimy się, nie? Bawimy się, będąc dorosłym, przypominamy sobie swoje młode lata, biegamy po skałkach, chodzimy po drzewach, śmiejemy się, cieszymy, za to nikt wam nawet mandatu nie zrobi. Takie dziczy, jeżeli niczego nie uszkodzicie, nikt wam nic nie zrobi. Można, prawda? Teraz podziękuję już kamerzyście, ja podejdę, odbiorę kamerę, pokażę jeszcze wam fajne miejsca. Tam u góry też kręcą fajnie, robią nam fotki. I kiedyś wam poznam was z moim kamerzystą, ale mój kamerzysta nie lubi być filmowany, także może dlatego, że jego profesją jest tylko kręcić, nie? Ale kiedyś będzie też grał. Czy może grała? Także na razie, hej, ja biorę kamerę. Przejdę obok. Tak. No i jesteśmy, i jeszcze tutaj zrobimy jakieś przybliżenie. O, coś tam jest. Coś tu mamy, jakiś posążek. O, fajnie. Trafiłem. Tak. I tym właśnie momentem, na tej fajnej zieleni, tym malutkim krajobrazem, takim widoczkiem, zakończymy nasz uroczy filmik z parku. Zawsze zapominam nazwę. A, podpowiedziała mi kamerzystka z parku Skaryszewskiego. Tak, tutaj są takie nazwy, są tutaj, wiecie? Język można sobie połamać. Jeszcze pod to drzewo wjedziemy, najedziemy. Tak. Pod to drzewo. O, i tutaj. I tutaj zobaczcie, pod tym drzewem. Tu można było wytracić zabawę. Przednie się dzieje. I jedziemy do góry. I tak jeszcze tutaj. No super, przecudnie. I idziemy sobie o tak. Tak. Kręcimy, jakie ujęcie fajne. Kręcimy ujęcie pod ten wachlarz drzew, pod ten parasol drzew. O, tak fajnie. I oddalenie. I tak się uczymy na kręcach też. No i tutaj jeszcze. I proszę, kończymy. A więc wszystkich pozdrawiam i zapraszam na mój kanał YouTube. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania i komentowania. Dziękuję wam bardzo. Robert Zawlecki żegna się z wami. Do następnego. Ciao.